Dziś absolutnie wyjątkowy odcinek. Zabiorę Was do jednego z najbardziej luksusowych, modowych miejsc w Polsce. Pokażę Wam stylizacje, które uskrzydlają. Mam wrażenie, że przeniosłam się do jakiegoś zaczarowanego, bajkowego ogrodu. Jest tu pięknie, kolorowo, kwieciście. Jak tu pachnie, aż żałuję, że tego nie czujecie. Słuchajcie, marka Lovesac Fancy bazuje na mnogości pastelowych kolorów, na wielu florystycznych motywach, przepiękne kwiaty w dużej ilości zawsze. No i do tego mają w sobie taką lekkość stylu boho, połączoną z takim miejskim szykiem, więc jest to świetna propozycja zarówno na specjalną okazję, jak i na codzienną letnią stylizację. Z tych wszystkich kwiatków ja wybrałam gwiazdki. Absolutnie zakochałam się w tym połączeniu kolorystycznym, w tym głębokim dekolcie, ale nie czuję się wcale rozebrana, bo mam długi rękaw. No i do tego różowy puszek, ok? Sweetness overload. I na koniec Wam powiem, że w ogóle założycielka tej marki zaczęła swoją przygodę z modą od tego, że zaprojektowała swoją suknię ślubną oraz suknię dla swoich druhen. No i wszystkim to się tak spodobało, co zrobiła, że postanowiła założyć własną markę. Jeśli wybieracie się na wakacje, to jest inspiracja idealna. Lato w pełni. Biała, delikatna, długa, zwiewna, ażurowa suknia, która ma świetnie wycięty dekolt, tak zwany hiszpański. Tutaj ta falbana, odsłonięte ramiona, to jest ultra kobiece. No i do tego, słuchajcie, do tej delikatnej sukni musi być koszyk. Mówiłam Wam już o tym u mnie na YouTubie, że w tym sezonie koszyk to jest absolutny must have. Bez tego nie ma lata, ok? Dobrze. Kolejna rzecz, patrzcie w dół. To są buty z najnowszej kolekcji Aquazura, które wdzięcznie nazywają się Tutti Frutti, chyba od tych soczystych kolorów, które na nich się pojawiają. No po prostu perfekcja. Całą stylizację uzupełniłam kapeluszem, no bo wiadomo, przy mocnym słońcu trzeba chronić włosy, twarz, no ale też trzeba świetnie wyglądać. Taki kapelusz to po prostu klasyka. Czas na coś naprawdę sexy, z klasą i glamour. Mała czarna, ale jaka. No czuję się w niej aż trochę, tak wiecie, niepewnie, ale no jest to bardzo kobieca, zdecydowanie wieczorowa, elegancka wersja. Jestem przekonana, że w tej stylizacji bardzo spodobałaby się mojemu mężowi. Kupiłby mi chyba. Podpytam go. Kupisz? No a oprócz tej sukienki dwa bardzo ważne dodatki. Po pierwsze buty. No co będę Wam mówić? Czerwona podeszwa, ok? Czyli marzenie ogromnej ilości kobiet. Wiem, że często panny młode na swoje buty do ślubu wybierają właśnie buty od Christiana Louboutin. No i zazwyczaj nie żałują, bo wszyscy na to zwracają uwagę. Jeżeli
jeżeli decydujecie się na małą czarną, to możecie poszaleć z butami, zwłaszcza jak jesteście w Królestwie Szpilek. Od tego samego projektanta mam jeszcze dobraną torebeczkę. Niby nie robi się już komplecików, a jednak mam wrażenie, że to wszystko razem wygląda naprawdę hot. Can we ever picture landing? I need to know what I gotta mention. Tell, please, preacher, I'm sorry for sinning. But that's none of his f***ing business, no. I'm about to go crazy. If I don't get back to my baby, the night is young. I don't feel the same. My mind is racing, my mind is racing, it's running away. You got it, I want it, I need it, I'm coming. I really need it, I really need it. I've been thinking about it, I've been dreaming about it. Now I'm feeling for it, I need a needle for it. I really need it, I really need it. Her skin, my hands, her clothes, that order. Oprócz stylizacji wakacyjnych i tych na wielkie wyjście, jesteście w stanie stworzyć tutaj stylizacje, które możecie nosić na co dzień, bądź do pracy, bądź na spotkanie. Oprócz światowych, znanych projektantów, znajdziecie tutaj również takie perełki, jak na przykład firmę Demore, która tworzy te designerskie torebki przy okazji z ogromną świadomością i dbałością o naszą planetę. Wyobraźcie sobie, że właśnie ta torebka wykonana jest ze skóry wegańskiej, tak, oraz część z kwoty, którą za nią płacicie, przeznaczona jest na sadzenie nowych drzewek. Oprócz ogromnej ilości ubrań, które możecie tutaj znaleźć, ważne są również wszystkie akcesoria, które możecie tutaj dostać. Począwszy od butów, poprzez torebki, na okularach i spinkach do włosów kończąc. Myśleliście, że to już koniec? Nie. Chciałam Wam pokazać jeszcze jedną przestrzeń, uwielbianą przez klientki Moliera 2, przez influencerki, no i to jest właśnie przymierzalnia. To tutaj powstają te mega znane na Instagramie fotki z super stylizacjami.
Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!